A, ja się witam. Tak, ty się witasz teraz. Cześć, ja mam na imię Beata, ze mną moja piękna żona Kinga. Witamy Was na kanale Keto Travelers. Dzisiaj korzystamy z okazji, że jesteśmy na spacerze. Jest pięknie, zrobiło się trochę słońca, jest wiosennie, wszystko wyłazi spod ziemi. Uważajcie, co tam zakopaliście. Jesteśmy na naszej standardowej ścieżce. Tylko wiosennej. Tylko że jest trochę dużo błota, więc będę starała się nie wypieprzyć. A jak się wypieprzy, to będziecie mieli fajne ujęcie. No, dzięki za takie. Uważaj, było to. Ale postanowiłyśmy, że nagramy Wam dzisiaj odcinek na temat... Co było tytułem naszego odcinka? Moja idealna waga. Moja idealna waga. No to co? To zapraszamy do dalszej części. Zapraszamy. Przeszłyśmy błotnisty odcinek. Udało nam się nie wywalić. Ale będziemy jeszcze wszystko przed nami. Tak, będziemy szły, jest taki lepszy odcinek trochę teraz, to pogadam. Więc słuchajcie, odcinek, idziesz z tej strony? Ja sobie będę tak za tobą statystować. Balansować, tak? Dobra. Więc tak, moja idealna waga. No tak, istnieje. Ma się świetnie, ale nigdy nie uda mi się jej osiągnąć. Z bardzo prostych powodów. Chyba przede wszystkim dlatego, że jestem zwyczajnie leniwa. Jestem za stara. Generalnie to są dla mnie rzeczy ważniejsze niż ciśnięcie do jakiejś głupiej cyfry na wadze. Jestem coraz starsza, więc jakby mój system hormonalny i poziom tkanki tłuszczowej, do którego optymalnie dąży mój organizm, będzie inny niż to, co jest moją idealną wagą, tak? Ja mam 1,70 m wzrostu. Słuchajcie, moja idealna waga to jest moje wymarzone 58 kg. No, ważyłam tyle 25 lat temu. Czułam się zajebiście, byłam szczupła, wysportowana, ale również trenowałam siatkówkę. W związku z tym codzienne treningi, czy tam nawet co drugi dzień, plus inna aktywność, generalnie osoby młodej, pozwalały mi utrzymać taką wagę. A teraz, jako osoba w wieku 45 lat, posiadająca pracę siedzącą, która, jak mi się uda przekroczyć 5000 kroków dziennie ze spacerem, no to jestem mega zadowolona z tego. No liczę, że to się teraz troszkę zmieni, no bo mamy ładniejszą pogodę, są dłuższe dni, więc po pracy możemy iść na spacer na dłuższy, więc będzie znacznie lepiej, tak? Ale słuchajcie, to, że sobie coś tam wymarzyliście, to, że jakby wasza wymarzona waga to jest waga sprzed ciąży, sprzed coś tam. Taka jest prawda, no słuchajcie, jak widziałam, że mam rezultaty na diecie, no to wiecie, my jak się poznałyśmy, to ja ważyłam 45 czy 8 kilo. Nie wiem, jak się chuda, zaś suszona byłaś. Byłam za chuda, tak? No więc moją wymarzoną wagą było 50 kilo, ja mam 1,60 m. Przebrniemy tam? No mów, będziemy najwyżej będziemy w pław płynąć po tym błocie. Ja mam 1,60 m, więc chciałam ważyć tak 50 kilo. Tak sobie pomyślałam, że może. No ale potem życie oczywiście to zweryfikowało, ponieważ no chudłam, tak? Ale ja te 45, no mówię trochę za mało, ważyłam, no żeby Wam nie skłamać, Weronika, 21 lat, no to będzie tak około 20 lat, 21 lat temu, po ciąży też tak zaraz ważyłam, bo ja bardzo szybko schudłam. Więc stwierdziłam, że no dobrze, jestem starsza, niech to będzie 55 kilo. To będzie tak idealnie na środku BMI. To jest twoja oczywiście. Idealna, wymarzona waga? Tak, czy moja realna waga. Idealna, wymarzona waga. To było 55, to była połowa BMI mojego. No tak troszeczkę mniej niż połowa, więc stwierdziłam, że tak, będę do tego dążyć. Twardo tak ten. I słuchajcie, prawie mi się udało. Żeby nie było, że nie. Bo schudłam do 56,5, to była moja najniższa waga przy tej diecie. No i tak cisnęłam do tych 55, ale z drugiej strony popadłam w paranoję, że no chcę jeszcze schudnąć te 1,5 kg, tak? Że chcę mieć te 55 kilo. No i słabo to wyszło, dlatego, bo zaczęłam mniej jeść niż powinnam, tak? I popadać w paranoję. O głupie, słuchajcie, 1,5 kg, no to trzeba mieć narąbane w głowie, a, tak? Moja dobra kupa waży 1,5 kg. Więc, o zobacz, jak jesteś oświetlony. Jaśnie oświecona. No, więc popadłam w taką paranoję. Także popadłam w taką paranoję i to się mogło źle skończyć tak naprawdę, bo mówię, przestałam jeść,
tyle, ile powinnam, no bo ja zawsze utrzymywałam IF-a, ale jeszcze jadłam jeszcze mniej niż wcześniej, więc te moje, moja kaloryka dzienna, to myślę, że tak opiewała czasami około 1000-1200 kalorii, co było dosyć mało, nawet przy moim wzroście. Więc oczywiście babka mi tam nakładła w głowę, że źle, że niedobrze i że mam to zmienić. No więc logiczne było, że podeszłam do tego na zasadzie, czy ja muszę ważyć te 55 kg, czy mogę ważyć 56,5 i być szczęśliwa po prostu, tak? No i tutaj dochodzimy do meritum całego tego, co chcemy powiedzieć, że 56,5 też jest moją dobrą wagą, taką idealną bym powiedziała, przy moim wzroście, wieku, tak? No słuchajcie, ja w tym roku kończę 40 lat, będę już stara. Nie, żartuję. Bata jest starsza. Dzięki, właśnie chciałam powiedzieć, że ja jestem starsza. Więc 40 lat, więc no nie mogę tak cisnąć mojego organizmu, bo słuchajcie, on przez 40 lat już był ciśnięty wystarczająco, tak? Więc ja doszłam do wniosku, że te 1,5 kg nie zdrowia. Tak, tak? Znaczy, to bardziej psychika i tak dalej. No walnęło mi na głowę, tak, że uparłam się na te 55, opowiadamy wam, ale źle to się skończyło. Opowiadamy wam głównie o tym, dlatego że... Przejmujesz. Każdy przejmuje, ja pałeczkę. Pałeczkę magiczną z mikrofonem. Słuchajcie, opowiadamy wam o tym, dlatego że każde przegięcie w każdą stronę jest niedobre i no, może być bardzo szkodliwe. Czyli przegięcie, czyli usilne próbowanie zrzucenia 2 czy nawet 3 kg, gdzie wiąże się to z, nie wiem, popadaniem w zaburzenia jedzenia, czy po prostu braniem sobie za mocno czegoś do bani, jest złe i szkodliwe. Okej, ja wiem, że ludzie tak robią i wiem, że można schudnąć, jeżeli ktoś się przygotowuje, nie wiem, do zawodów, tak, jakichś tam sportowych, sylwetkowych i dla niego większym priorytetem jest zrzucić te 3 kilo, pokazać bardziej mięśnie, coś tam, tak, okej. Jestem w stanie to zrozumieć, bo ja wiem, że po okresie zawodów i startów taka osoba wróci. Jest szansa, jeżeli ma mądrego trenera, który taką osobę prowadzi, no to jest szansa, że sobie niczego nie zrobi trwale, tak? Niestety w przypadku osób, które nie zajmują się sportami sylwetkowymi, a mają problemy zdrowotne, bardziej powinny skupić się na problemach zdrowotnych i rozwiązaniu tych problemów zdrowotnych, niż na zawracaniu sobie dupy 2 czy 3 kg, tak? Więc bardziej o to mi chodzi. Z drugiej strony... Nie no, mi walnęło na psychę, tak? 1,5 kg, słuchajcie, walnęło mi na psychę ostro, tak? Bo ja sobie postawiłam za punkt honoru te 55 i naprawdę już to było, to popadało w paranoję, więc oczywiście mam tu mojego strażnika Teksasu, który jest obok mnie. Chuck Norris. Dietetyczny Chuck Norris. Tak, i babka mnie trochę tam przycisnęła i otworzyła mi oczy, tak? Ale są ludzie, którzy nie mają tej osoby obok, która jest w stanie otworzyć oczy. No i robią sobie krzywdę, tak? Bo ja jakbym tak dłużej pociągnęła, oczywiście, żebym schudła do 55, ale bym sobie zrobiła krzywdę. A z drugiej strony również, jakby taka druga strona medalu. Dla osób, które z kolei hołdują sobie swojemu lenistwu. Ja jestem, tak jak Kinga, była w stanie pocisnąć sobie za mocno z wagą w dół, tak? Bo troszkę bardziej jest w stanie, jest bardziej jakby zrównoważona w swoich decyzjach i jest taka bardziej wytrwała w swoich decyzjach, tak? Czyli jak już czegoś się tam podejmie, to no to jest w stanie dłużej to utrzymać. Ja mam bardziej taki słomiany zapał, czyli ja się szybko do czegoś zapalam, a najczęściej później mi się to nudzi. Pamiętacie, zdanie, te milion, nie? Pomysłów na tydzień. No, no tak, nic się nie zmieniło. Tak, nic. Więc ponieważ jestem bardziej taką osobą, to mi jest dużo łatwiej popaść z kolei w drugą skrajność, w drugą stronę, gdzie do dupy z tymi tam 3 kg, ważniejsze, że jakby ja się lepiej czuję i lepiej się czuję ze sobą, nie? No i to są 3 kg, potem są 5. Następne 3 kg, aha, potem następne 3 kg i nie się człowiek obejrzy, o, to chyba będziemy musiały tu przepłynąć w puław. Nie, tu masz ścieżkę obok. Co? Dobra, proszę, pokażemy widzom. Tutaj nie płyniemy w pław, my sobie pójdziemy ten. Więc jakby, wiecie, popadanie w drugą stronę, w drugą taką skrajność, czyli za bardzo hołdowanie sobie i folgowanie sobie bez jakiejkolwiek kontroli i wmawianie sobie, że
jestem piękna jaka jestem i tak dalej. A jak ci nie ważne jak wyglądam, tak? Słuchajcie, to nie chodzi też o to, żeby mówić jak wyglądam, ale no ja wiem sama po sobie, że im bardziej sobie popuszczam, im bardziej sobie odpuszczam, im bardziej przestaję kontrolować to, co jem, im bardziej skupiam się na przyjemnościach. Ja muszę jej powiedzieć wtedy, że słuchaj, to no ty... chyba popłynęłaś za bardzo, no nie? I ja muszę wtedy jej tak jakby uświadomić, że okej, dobrze się czujesz i tak dalej, ale jeżeli dalej tak pociągniesz, no to te 20 kilo... Wrócą. Wrócą, tak? Nie ma się co czarować, tak? I im bardziej będziecie się skupiać nad tym... Słuchajcie, to tak jest, jeżeli pozwoliliście sobie przez ileś tam lat, doprowadziliście się do jakichś, nie wiem, zaburzeń, zapuściliście się troszkę, utyliście 20-30 kilo, nie ma się co czarować. Trzeba będzie później kontrolować się i to kontrolować się najczęściej do końca życia, bo teraz albo zrobiliście to, idziemy pomału, spróbujemy tutaj bieg przełajowy zrobić, więc albo jakby wasza otyłość, tak, jest spowodowana jakimiś problemami zdrowotnymi, hormonalnymi, które w dłuższej perspektywie są w stanie się cofnąć, oczywiście przy zastosowaniu odpowiedniej dla was diety. Ale jeżeli to jest zwykłe takie przysłowowo zwykłe zapuszczenie się, o, żeż mordę, zaraz się tu wyrąbię. Dobra. Zwykłe zapuszczenie się, po prostu czegoś nie dopilnowaliście i trwało to 10-20 lat, no to wiecie, to teraz trzeba po prostu się dalej pilnować. Pewnie ma gniazdo gdzieś, słuchaczki. Tam będzie pilnował. No, to więc wiecie, każde, czy w stronę za nisko, ciśnięcie sobie za nisko z wagą, tak? Że czasami wystarczy. Kolejny raz, teraz ja mówię. Może kolejny raz. Może w ramach wsparcia mi napiszecie, że ja to się z nią mam, co? Nie. Nie, nic takiego nie piszcie. Dawaj. Kolejny raz. A właśnie, w ogóle nie piszcie. Nie zostawiajcie żadnych już komentarzy. Potem to o tym powiemy. Dobra. Kolejny raz tutaj o tym, co Batka mówi. Odwołujemy się do waszego zdrowego rozsądku. Tylko tak. I wyłącznie, tak? Ponieważ zawsze jest to i z jednej, i z drugiej strony jest złe. Tak, czyli ciśnięcie za bardzo, że muszę schudnąć. No, a co za tym idzie? Psychika mówi, za dużo jesz, więc nie jecie prawidłowo. I w drugą stronę, schudłam, a to tam pójdę se zjem lody, a to zamówię pizzę, przecież się nic nie stanie. Słuchajcie, to są tylko takie małe kroczki. W każdą stronę. Są złe. W sensie jakbym mogła, tak? To ja bym żarła na przemian pizzę i lody codziennie, tak? Spuścić mnie ze smyczy i każdy nasz spacer kieruje do Lidla w stronę moich ulubionych lodów. To prawda. To jest śmieszne, jak my sobie śmieszkujemy na filmach, ale to jest kurde porządne zaburzenie w bani, słuchajcie. Tak, ja ostatnio mówiłam Bacie, że ona jest uzależniona od lodów, słuchajcie. No jestem. Ja się do tego oficjalnie przyznaję. Jeżeli idziemy na spacer i przejdziemy ileś tam kilometrów i ona nagle mówi, no dobra, no to może do Lidla, może po jajka, może po majonez, może po coś tam. I to wiadomo, jak to się skończy. No, lodami. Lodami. Zawsze. No. Więc ja nie jestem jakąś wielką fanką lodów, więc jest mi łatwiej jej powiedzieć, słuchaj, no nie, no nie idziemy po żadne lody, tak? No i zobacz, jak ja chcę nagrać poważny film, to wychodzi na to, że się śmieszkujemy i w ogóle jest beka. Ale nie śmieszkujemy. A jak chcę nagrać zabawny film, to wychodzi na to nagle poważny film. Ale i dobrze, może się komuś przyda taki poważny film. Nie, to jest poważny film, no bo to są poważne rzeczy, to że my się uśmiechamy, słuchajcie, no bo słuchajcie, no siedzenie i gadanie na zasadzie zrób tak. Mi się kojarzy taki Kaszpirowski, ja jak tak nie jest. Wiem, czy ktoś... Ja tak nie, mówię. Ty tak nie mówisz, ale taki Kaszpirowski, jak ktoś zna... O, mamy słowo na koniec odcinka. No, nie, bo ja później siedzę i odpowiadam na te komentarze. Oczywiście czasami się też śmieję, nie? Ale po prostu tych komentarzy jest tyle, że ja nie nadążam, nie? Ja się rano się budzę w takim bladym strachu i o Boże, czy ktoś napisał do nas komentarz? Będę musiała odpisać. Trochę się nabijam, bardzo się cieszę, że piszecie do nas komentarze. Ale szczerze mówiąc, to trochę się przeliczyłam, że będzie ich aż tak dużo. Strasznie dużo, bo ludzie nawet, którzy wcześniej nie pisali, piszą. Tak. I tak fajnie się jakby interaktywnie zrobiło na naszym kanale z naszymi widzami. Każdy ktoś tam dopisze komentarz, czasami dopisze komentarz coś tam, czasami wplecie słowo, klucz w komentarz i jeszcze coś od siebie napisze. Jest to bardzo, bardzo miłe. Ale czekaj, bo znowu skaczemy z tematu na temat. No to już normalne, przyzwyczaili się. Mamy bardzo inteligentnych widzów. Podsumowuję.
mówiąc, idealna waga, no jest, jest. Nie istnieje. Nie, no istnieje, zawsze istnieje, istnieje, tak? Istnieje? Istnieje tylko w naszej wyobraźni, tylko w naszej głowie. Trzeba znaleźć ten balans do tej idealnej wagi, słuchajcie, no. Tak? Czyli to nie jest tak, że sobie ustalicie, ważę 90 kilo i chcę ważyć 60, tak? To życie zweryfikuje, tak naprawdę. No. Tak, bo najgorzej, pamiętajcie, jest rzucić te ostatnie 2 kilo. No tak, ale tak? Czy to znaczy, że jeżeli ktoś ma faktycznie, powinien ważyć w okolicach 60 kilo, a dojechał tylko do 70, to powinien sobie odpuścić? Nie, 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 absolutnie. Może tak? Powinien sobie zrobić przerwę. Tak. Może powinien odpocząć psychicznie, tak? Może po zrzuceniu 20 kg, a jak zostało do zrzucenia jeszcze 10, jest potrzebny taki relaks, takie, no nie wiem, odpoczynek, ale my tak na trzeba przykład mega robiłyśmy... uważać. Trzeba ja, mega ja wam uważać, powiem nie? Tak, my tak robiłyśmy, no, będąc na keto, to my tak robiłyśmy sobie takie odpoczynki, więc my sobie robiłyśmy tak, że byłyśmy na diecie, na strict keto i wtedy, kiedy wyjeżdżałyśmy, to sobie tak troszkę odpuszczałyśmy, tak? Czyli jeżeli chciałyśmy napić się drinka, to się go napiłyśmy. No, ale wtedy nie oczywiście było... nie na zasadzie, że wiecie, pojechałyśmy i się rzucałyśmy na żarcie. I to nie, było nie, to, i tam tymi wszystkimi lodami, nie lodami, ciastkami. Nie, to było tak kontrolowane. Tylko wtedy nie było posranej pandemii, mogłyśmy wyjeżdżać co 2-3 tak, miesiące, tak. Więc wszystko się to bardzo ładnie balansowało. Nie? Takie krótkie przerwy na zasadzie, że jedziecie dziś na wakacje, troszeczkę odpuścicie, to zjedzcie sobie bułkę na śniadanie po prostu. I ten. I to na nas bardzo dobrze psychicznie wpływało. Tak? I tylko, że było to odgórnie ustalone, że o, tutaj to chyba będzie pływać w tym głosie. Tylko to było odgórnie ustalone, że jedziemy na wakacje, troszeczkę odpuszczamy, ale wracamy z wakacji i jest ciach. O, patrzcie, jakie błoto mamy. Normalnie to tutaj nie ma wody, ale takie trochę mamy... taki mały poligon. No, więc pamiętajcie, balans jest najważniejszy, czyli wasza psychika i zdrowie i waga, tak? Żeby znaleźć ten balans, a nie się zafiksować na jedną rzecz, bo no psychicznie możecie, może wam wysiąść psycha po prostu, tak? I tyle, no. No, czyli tak, z jednej strony, jeżeli wasza... Idealna waga jest taka, jeżeli się dobrze... Dobre wyniki badań. Dobre wyniki badań. Świetne psychiczne samopoczucie. Tak jest. 3. I jesteście z siebie zadowoleni. 4. Tak. I muszą być 3 wypadkowe, bo może być tak, że nie jesteście z siebie zadowoleni, ale macie świetne wyniki badań, generalnie macie dobrą wagę, tylko wbiliście sobie do pały, że potrzebujecie... 1,5 kilo jeszcze, tak, bo to musi być 2, cyferka. A tak naprawdę, słuchajcie, weźcie pod uwagę, że... inaczej waży tłuszcz, inaczej ważą mięśnie, czyli jeżeli się zaczęliście więcej ruszać i tak dalej, więc ta waga też może nie spadać, więc te cyferki na wadze nie będą adekwatne do tego, co osiągacie, tak? Dlatego już wcześniej wspominałyśmy, mierzcie się, sprawdzajcie takie rzeczy też, inne parametry, nie tylko waga, bo waga tak. to są tylko cyferki. A może być tak, że na przykład płyniecie w drugą stronę, tak? Czyli tak jak tutaj sobie płynie z rzeka, to wy popłynęliście teraz z prądem i teraz wydaje wam się, że jak znowu będziecie, wrócicie do jedzenia tych wszystkich fajnych, słodkich rzeczy, które no nie pomagają wam poskromić apetytu, a tak jak ja. Jak tylko wrócicie na tą drogę, to nagle się okazuje, że ta cyferka na wadze jednak rośnie, tak? Dalej niby wyglądacie fajnie w lustrze, ale tutaj troszeczkę się boczek tu 200 gram, tu pół kilo. Tam się zaokrąglił i nagle z tych 2-3 kilo, które wcześniej chcieliście zgubić, nagle się okazuje, że macie dodatkowe 2-3-5, a nawet 10. Więc taka drobna kontrola, trochę zdrowego rozsądku, trochę tak. Popatrzenia z tej, z drugiej strony. Zdrowy na siebie. Balans, tak, po prostu, no. Wypośrodkowanie tych 3 parametrów, tak, no jest bardzo ważne. Czy to jest lekka robota? Nie, jest zajebiście ciężko to zrobić. Szczególnie jak osiągniecie już swoją wagę i no wiecie, no to tyle sobie odmawiałem wszystkiego, tak? Tak. No to se zjem tam pizzę. To se zjem loda, to se zjem jak ciasto. Jak ktoś wam kiedykolwiek powie, że przejdź na tą dietę, na pewno będziesz miał na niej sukces, przejdź na tą dietę i na pewno ci się uda, to od razu możecie skreślić taką osobę. Żaden rodzaj diety bez waszego wysiłku, bez waszego samozaparcia, bez czasami wsparcia innych osób
nie będzie jakby dla Was sukcesem, tak? Nie dajcie się wpuścić w malinę, że ktoś Wam powie, tylko ta dieta, tylko na tej diecie, tylko dzięki tej diecie schudniecie, tak? Na każdej diecie da się schudnąć. Tak, to jest bzdura, to jest marketing. Po prostu nie dajcie się w to wpuścić. Naprawdę jest potrzeba samozaparcia, samodyscypliny. Przede wszystkim na każdej diecie. Samokontroli, na każdej diecie, tak? Bo to, że możecie, nie wiem, na diecie ketogenicznej najeść się pod korek, nie być głodni, nie chodzić głodni, to nie oznacza, że Wy nie macie tam restrykcji, tak? Naprawdę jest niewielka liczba osób, której nie ciągnie tak automatycznie, pstryczek przełączają i nagle przestaje ich ciągnąć do rzeczy, które wcześniej sprawiały im przyjemność. Do brzegu mi się, o idealnej wadze. No dobra, no to chciałam powiedzieć coś mądrego, ale tutaj żona mi każe dobijać do brzegu. Ale to jest ze mną odcinek, nie mam mądrych rzeczy. Dobra, słuchajcie. Tak jak wspomniałam wcześniej, nie ma żadnego słowa klucz. Jest dzisiaj, napiszcie Kaszpirowski. Dobra, niech będzie. Albo Adin 2, 3. Kaszpirowski, okej. Okay. Ja wiem, że oglądają nas ludzie mniej więcej w naszym wieku, więc powinni wiedzieć, kto to jest Kaszpirowski. Na pewno będą wiedzieli. Nie, jeżeli macie ochotę napisać inny komentarz pod filmem, oczywiście z gorącą Was zachęcam, zapraszam. Ja staram się, nabijam się. Zmapkuję wszystkie z Kaszpirowskim. Tak, nabijam się, że narzekam na te komentarze, ale nie, jest tam naprawdę niezmiernie miło. Nie, ja uważam fajnie, bo słuchajcie, teraz jest to taki ruch pod filmami, że fajnie sobie zrobić taką przerwę w pracy i poczytać Wasze komentarze. Czasami jest fajnie, zabawnie. Także słuchajcie, bardzo Wam dziękujemy za dzisiejszy czas, który z nami spędziliście. Zaraz musimy wyłączyć kamerę, bo mamy taki bardzo ciężki odcinek tutaj. Jeszcze nie jest na tyle sucho, żeby tu chodzić, bo jesteśmy tu pierwszy raz w tym roku. Prawdziwy poligon, więc... I przeszłyśmy tylko tak, żeby zobaczyć. Nie chcę zębów. Więc pożegnamy się z Wami, a póki jeszcze jesteśmy czyste w miarę i suche. Dziękujemy Wam za czas, który z nami dzisiaj spędziliście. O Jezus! Widzicie? Normalnie prawie mi na głowę wyleciało. Udało się je złapać. Dobre zakończenie odcinka. I tym pozytywnym akcentem kończymy na dzisiaj. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.